zapomniałem. Jak się po polsku nazywa taki ptaszek? O, tak samo mówicie na młode kobiety. A? Gdzie pan to słowo słyszał? No na spacerze. Więźniowie tak zaczepiali tę młódkę z pralni. Może sikorka? O! Sikorka! Sikorka! Dymajse! Ona przegina się! Niby sikorka! Pierwsza faza unieszkodliwiania Żydów jest względnie łatwa. Po prostu upycha się ich do worka, jak kurczaki. Bierne masy nie tylko same idą niby cielęta na rzeź, ale i paraliżują elementy aktywne. Ci aktywni Żydzi, nawet zorganizowani, nie mogą sobie dać rady z zastraszanym, histeryzującym tłumem. Nie panują nad sytuacją i często sami giną z tym tłumem. Za to druga faza jest bardzo trudna. Uciekinierzy bowiem to ludzie zdecydowani, odważni, silni i pomysłowi. Stawiają opór. Zaciekły. Nie uważa pan generale, że powstańcy w getcie wiedzieli dobrze, że nie jest ważna śmierć, ale to jak się umiera? Że bronili godności ludzkiej? Żydzi nie mają! Nie mogą mieć! Poczucia honoru i godności herbociarskich! Żydzi! Cyganie, rozmaite Mongoły, są w rozumieniu prawdziwej nauki prawie zwierzętami, albo niepełnymi ludźmi, pod ludźmi, Unterbenschen! Mają inne tkanki, inne kości, inną krew niż my, Europejczycy, Aryjczycy, a zwłaszcza my, Nordycy. Małpa jest także. Według Darwina, zaczątkiem człowieka, tak? A przecież na małp strzelamy i najinteligentniejsze damy noszą z nich futra herbociarski. A potem co ja zrobię, że Mutti nie wychowała mnie na bohatera? My, Niemcy, nie jesteśmy zdolni do oporu wobec legalnej władzy. Władza jest święta. Każda? Oczywiście. Każda. A pan, Kierszynkę? Bywał na Partajtagach? No tam byłem ze dwa, może trzy razy. Zadać pan maszerował? No skąd? No przecież ja byłem oficerem kryminalnym. Co prawda w rezerwie. To kazali mi obserwować. Kogo? Złodziejaszków? Nie. Homoseksualistów? Nie, skąd? Kazali raportować wskazanych do obserwacji. No i przede wszystkim tłum. Co mówi, co się dzieje, jakie są reakcje, no wie pan. Cały czas pan obserwował? Nie. Wieczorami to się nieźle imprezowali. Piwo, sznaps, śpiew. Nieraz całą noc zabraziarzyliśmy. Lorelaje? Miało nie być. No stara została w kanowerze, to szybciutko jakaś Blood Venus się znalazła. No. Kilka dni się za nią ciągnąłem. Ależ z pana dobry ogier, Kierszynkę. Byłem, Hermoczarski, kiedyś. Byłem. Bał się pan wtedy trochę, co? Szkoda, że pan nie bywał w Adrii, generale.